Witajcie kochani, witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku bliźniąt na dwutygodniowym czytaniu. Zobaczmy najpierw, jak zawsze, ten obszar prywatny. Co tutaj dla bliźniąt w obszarze prywatnym? Dwa tygodnie. Dwa najbliższe tygodnie. Aha, okej. O, wow. No, powiem Wam szczerze, w ogóle mnie to już przestało dziwić. Potężny czas, bardzo intensywny w zmiany, ale także czuję tutaj zmiany wynikające z dostrzeżenia czegoś, czyli jakbyśmy wchodzili w głębsze wtajemniczenie na jakiś temat. Będziemy poznawać prawdziwe źródło, na przykład intencji innej osoby, ale też czuję, że tutaj pojawia się prawdziwa intencja nas samych, jakby wychodzi na wierzch i my to dostrzegamy i nie zawsze nam się to będzie podobać. Natomiast prowadzi nas to do zmiany, do chęci zmiany, do chęci zrobienia czegoś inaczej, podjęcia innej decyzji, dokonania innego wyboru. Zobaczmy jeszcze ten obszar poza prywatnym. Bardzo jestem ciekawa, jak to tu się ułoży. Bo ta runa pierwsza jest potężna, kochani, piękna. Uwielbiam tą energię, uwielbiam tą runę. Ona zawsze przynosi swego rodzaju jasność myślenia, klarowność spojrzenia z czasem. Chociaż na początku wiadomo, czasem może być mgliście, możemy nie dostrzegać wszystkiego od razu, prawda? Trzeba sobie tu dać czas. I druga energia, zobaczcie, pięknie. Dla kogoś czas na miłość. I to ciekawe, pojawia się to w obszarze poza prywatnym. No ale tak, na swój sposób logiczne, że nowe osoby poznajemy w tym obszarze poza naszym prywatnym obszarem. Tak, coś tu może przyjść do bliźniąt, jakaś możliwość, jakaś sposobność. Coś tu się pokazuje, ale na pewno zobaczcie, jak to ładnie tutaj widać. Kiedy następuje to dostrzeżenie, tak to nazwijmy, czegoś więcej poprzez runę Eichfas, czyli wchodzimy w tą wiedzę, której wcześniej nie mieliśmy, informację, wiedzę, świadomość, czyli takie głębsze wtajemniczenie po prostu. I to nas prowadzi, kochani, do runy Eichfas. I nie wiem, czy zauważyliście, one są w nazwie super podobne. Trzynastka to jest Eichfas, a tutaj mamy Eichfas. Czyli tak jakbyśmy zrzucili jedną literkę, co daje mi tutaj bardzo do myślenia, odrzucamy coś tutaj, co przestało nam kompletnie już służyć. Coś dostrzegamy, coś zauważamy, co sprawia, że może potrafimy coś porzucić, coś za sobą zostawić, albo doprowadzić jakąś sprawę do końca. Wiemy coś, co przedtem było przed nami ukryte, było nieznane, prawda? Więc teraz możemy coś z tym czymś zrobić. Jest to też oczywiście runa sukcesu. Runa sukcesu poprzez zauważenie, zrozumienie, wytrwałość i konsekwencje podążania w tym kierunku, który właśnie dostrzegliśmy jako ważne, istotne. Oczywiście runa Eichfas, tu już jest większa lekkość. Widać, że energia ładnie płynie. Zauważamy rzeczy. Zauważamy może w drugim człowieku człowieka. Dosłownie coś takiego czuję. Czyli zaczynamy widzieć innych ludzi wokół siebie bardziej ludzkich, z takimi cechami. Wcześniej może widzieliśmy ich bardziej, wiecie, takich jakichś negatywnych, czy z negatywnymi intencjami. I oczywiście to też wychodzi na jaw, tutaj ja czuję w tym czasie. Natomiast jeżeli ktoś ma jakby ludzką twarz, powiedzmy tutaj w tym wszystkim, to my zaczynamy też to dostrzegać. Czyli innymi słowy, kochani, widzimy prawdę. Ta prawda nam pokazuje się bardzo intensywnie, co prowadzi do nowych wniosków, nowych przemyśleń, nowych decyzji i gdzieś tu będziemy chcieli wejść z kimś
we współpracę na przykład. I to oczywiście nie musi być współpraca jakaś tam zawodowa, biznesowa, wiecie, to współpraca na zasadzie zróbmy to razem, prawda? I to może chodzić o bardzo wiele rzeczy. Dużo ja czuję, że relacji będzie się w tym czasie transformować. I jeżeli tutaj w tych relacjach jest miłość, jest połączenie, wówczas taka relacja ma szansę się wzmocnić. Ale oczywiście to się nie dzieje samo, prawda? To my, poprzez swoje działania, przemyślenie, spojrzenie z innej perspektywy, pozostawienie przeszłości za sobą, czy jakiegoś zdarzenia, sytuacji, postanawiamy przyjąć tą relację jakby w nowej formie, w czystszej formie niż wcześniej, zostawiając ten żal, ten ból, tą krzywdę za sobą, bo podejmujemy decyzję, chcę zmiany, chcę, żeby ta relacja była lżejsza, bo tutaj jeszcze widać ten ciężar, ale tu już jest totalna lekkość w ekwas, prawda? I to uczucie czystej miłości bezwarunkowej do tego drugiego człowieka, jako duszy, z którą harmonijnie tutaj coś mamy stwarzać, budować, przeżywać, doświadczać czegoś, prawda? Dokładnie jakby nam takie klapki jakichś iluzji spadły z oczu. Ciekawe, super ciekawe, powiem wam. I zobaczcie, trzy pentakle, dokładnie współpraca. Współpraca, chęć rozmowy, chęć słyszenia drugiego człowieka. Fajna wymiana, pomoc wzajemna. Zrób to tak, może ja ci tu podpowiem, ty mi podpowiesz potem w moich rzeczach, prawda? W moich tematach, pogadajmy o tym. Popatrzmy na to, przyjrzyjmy się temu tematowi z bliska. Albo może zaprośmy tu mediatora jakiegoś, niech nam ktoś pomoże. Zobaczcie, dwie buławy. Czyli wybór między dwoma i podjęcie decyzji, ale także tutaj ja czuję, że ktoś tutaj zbiera już dobre efekty swoich działań. Może ktoś tutaj, ja tu czuję, kochani, bo tu ten fiolet i ten turkus tak do mnie krzyczą. Ktoś tutaj oczyszczał energię relacji, związku, może całego rodu nawet, może swoją energię karmiczną, jakby tego nie nazwać, energię. Ktoś tu oczyszczał tę energię i ja czuję, że tu się udało to fantastycznie, no bo coś odpada. Z tej, cały czas tu czuję, że tu jest to ejchwas, a tu jest echwas i odpada, a i to jest isas jako i. To jest runa isas i to jest zamrożenie, to jest przyblokowanie, to jest takie właśnie zatrzymanie, hibernacja. Więc coś tu jakby jakieś lody puszczają w tym czasie. Tak czuję, ale pięknie, kochani. Pięknie, naprawdę aż, och, ale poczułam ciepło w sercu teraz. Zobaczcie, i to się dzieje z przeznaczenia. To się dzieje, bo to się ma dziać w tym czasie. Mam takie poczucie, że ty i ta osoba macie tą gotowość już, żeby to się mogło wydarzyć, żeby ta relacja mogła się zmienić na coś lepszego. Ale pięknie, ale czuję ciary, kochani. Kto czuje ciary teraz? Jak masz o tym, napisz w komentarzu albo po prostu zostaw tą wiedzę dla siebie. Bo jeżeli czujesz w ciele teraz jakieś takie ciarki, mróweczki, chłodno, zimno, co by nie było, taką nagłą zmianę w ciele, to jest dla ciebie potwierdzenie, zobacz, że to jest też twoje i że to z tobą rezonuje. I że w tym czasie dokładnie to się dzieje. Zobaczcie, mamy jeszcze 10, o nie, przepraszam, to wypadło najpierw. Tak ma być. 10-10, o jak ciekawie, zobaczcie. I są dostateczne. I jakby nie było, tu jakby z dwóch dziesiątek to jest złożone, prawda? I to by było wtedy 10, 10, 10, 10, czyli zobaczcie, 40, czyli 4, czyli strefa komfortu. Ja wiem, czasem moje myślenie jest szybkie, ale powiem wam, to mi pokazali teraz, że jakbyśmy wychodzili ze strefy komfortu w obszarze naszej grupy, zobaczcie, bo 10 pentakli to jest ta nasza grupa. Czy to będzie rodzina, czy to będzie związek małżeński, partnerski, grupa przyjaciół, grupa też, z którą pracujesz, współpracujesz, jakby to nie było. Zobacz, tu następuje jakieś potężne przebudzenie, zauważenie prawdy takiej, jaką jest. Przychodzi z tym ogromna też ulga. Duże zmiany, bardzo dobre zmiany i to się dzieje wszystko z przeznaczenia. To jest to koło, takie zamachowe koło życia, które, prawda, popycha coś do przodu. Dlaczego to jest ruszone? Bo tutaj ktoś, tak jak powiedziałam wcześniej,
oczyszczał karmę, pracował nad sobą może, nad swoją energią, nad tym, żeby było lepiej, uwalniał może z jakichś pętli karmicznych tutaj siebie, czy rodzinę, czy ród. Dużo tu się udało, widać. Są tu jeszcze decyzje do podjęcia, jest tu jeszcze coś do zrobienia. Mamy trzy pentakle, ale zobaczcie, pięknie widać, że to po prostu, o, ja czuję, że to jest rada na ten czas, cudownie, cesarz, czyli weź sprawy w swoje ręce, weź odpowiedzialność za siebie, za swoje życie, za swoje zachowanie, za swoje działanie, za swoje myśli, za swoje emocje, czyli przestajemy obwiniać tu innych za jakieś tam rzeczy, natomiast zaczynamy zauważać, że my też gdzieś tam dwa grosze może przyłożyliśmy się jakkolwiek do tego, prawda? Czyli zaczynamy widzieć swoją część. I to jest ta rada. Zwróć na to uwagę, zobacz, weź odpowiedzialność, zaplanuj, odpuść to, co przestało służyć. Bo cesarz jest konkretny, on tam nie będzie wlókł za sobą przeszłości, która przeszkadza mu w realizacji celów, prawda? On chce otrząsnąć się z tego, iść dalej, bo ma plany, ma myśli, ma projekty kolejne, które chce zrealizować i na tym się skupia. Okej. Ostrzeżenie ze strony cesarza. Uważaj, żeby nie działać impulsywnie. Albo w oparciu na jakichś gorących emocjach w danym momencie czy chwili, no bo wiadomo, cesarz, gdzieś tam ten baran jest w tle, prawda, czyli ta impulsywność i też upartość, zawziętość. I to zdecydowanie służyć nam nie będzie w tym czasie. Dobra, zobaczmy w takim razie, co w obszarze pozaprywatnym dla bliźniąt. Sześć kielichów. O, wow. I karta głupca. I tutaj widać, że idzie coś nowego. Kochani, tutaj jest możliwe, jeżeli ktoś sobie życzy nową pracę, nową współpracę, nowe ciekawe miejsce dla siebie, czy to zawodowo, czy to edukacyjnie, może ktoś chciałby się uczyć, rozwijać, wzrastać, wyruszyć w nowym kierunku, zrobić coś dla siebie, zbudować coś samemu. Może ktoś chciałby założyć działalność gospodarczą, ale tu wtedy czuję bardziej z kimś, może spółka, a może po prostu współpraca na jakichś tam zasadach, a niekoniecznie od razu spółka, prawda? Ktoś tutaj nad czymś pracuje, to zajmie czas tobie, na pewno sporo czasu, sporo energii, zaangażowania. Może ten ktoś, może ty już nad tym pracujesz od jakiegoś czasu, coś rozwijasz, coś tworzysz, coś budujesz. Trochę czasu już ci to zajęło i widać, że tu jeszcze będzie trzeba powalczyć o to i popracować nad tym. Natomiast czuję taki przekaz, pamiętaj o tym, żeby działać, prawda, kiedy trzeba działać, ale też odpoczywać, kiedy nie ma nic do zrobienia, natomiast masz czas wtedy, żeby jakby naładować swoje akumulatory i pozwól sobie też na pobycie dzieckiem w momentach, kiedy masz możliwość, pobawienie się trochę, rozrywkę, coś, co sprawi, że rozluźnisz się troszeczkę, bo ja tu czuję bardzo dużo napięcia. Bardzo dużo napięcia wynikającego z jakichś załatwień, obowiązków, może pracy, może jakieś egzaminy, jakieś obowiązki. I będzie trzeba dokonać jakiegoś wyboru tutaj, podjąć jakąś decyzję. Natomiast zobacz, na końcu masz 10 buław, 4 pentakle. No, może być tutaj, może to nie być najlepszy czas na podjęcie tej decyzji, powiem ci, wiesz, bo 77 tutaj wnosi, pokazuje wyzwanie w obrębie piątki, czyli w obrębie zmiany, czyli też dla mnie to jest też podjęcie tej decyzji, czyli praca nad tym, żeby podjąć tą decyzję i wiedzieć, w którą stronę, prawda, co ja chcę zrobić, co ja chcę wybrać. Ale za to jest to, ja czuję, dobry czas, żeby o tym pomyśleć. Natomiast nie zmuszaj się do tego, żeby od razu
wpaść na wszystkie najlepsze, cudowne, genialne pomysły i dokładnie w tym czasie już mieć cały plan rozrysowany. Nie o to chodzi. Usiądź, pomyśl, zastanów się, zrób sobie taki mały biznes plan dla siebie. Jak chcesz, żeby to wyglądało? Co chcesz, żeby było w twoim życiu dalej, zawodowym? Czy karierze, edukacji, rozwoju, kwalifikacji? Co by to nie było? Zastanów się. Napisz sobie, jeżeli wolisz pisać. Co chcesz zobaczyć? Co ci ciąży? Co chcesz zostawić ze sobą? Co jest dla ciebie ogromnym obciążeniem? Co chcesz jeszcze uzdrowić, uleczyć? Co się za tobą ciągnie, prawda, bez końca? Gdzie możesz wpuścić taką energię uzdrowienia w znaczeniu, żeby coś naprawić, poukładać, przegadać, przedyskutować, coś może dokończyć, zamknąć, domknąć? O, zobaczcie, może chodzić o pieniądze, jakieś sprawy finansowe, myślenie też o pieniądzach, wartość własna. Może ktoś tu się czuje źle potraktowany, porzucony, pozostawiony. Może ktoś musiał odejść z jakiejś sytuacji, albo musi odejść, albo chce odejść. Dokładnie. Dużo tu czuję. No dobra, okej, okay, fajnie. Lecimy dalej. Wracamy do tego obszaru prywatnego. Tu, kochani, fantastyczne rzeczy ja czuję, że są, ale też przychodzi czas na to, żeby się nauczyć. No widzicie, każdy z nas, każda nasza relacja, może tak powiem, z kimkolwiek, czy to jest osoba bliższa, dalsza, wnosi jakieś lekcje, jakieś nauki, jakieś mądrości. I teraz mamy w tym czasie możliwość, aby wyciągnąć wnioski z tego, co zauważyliśmy wokół siebie, jako mądrość na następny czas, prawda? I mamy możliwość tutaj jakby zostawić za sobą jakiś duży cykl karmiczny, też ja czuję, i przejść w zupełnie nową energię, dużo lżejszą energię, ale warunek jest, żeby zauważyć, co to była za lekcja, czego mnie to nauczyło, co dobrego mi to wniosło do mojego życia. Dobra. Mamy następną energię, temptation, czyli pokusa, prawda? Zobaczmy, czy coś jeszcze tutaj. I tutaj mamy moment, i te wszystkie momenty takie ważne, piękne, które zdarzają się w naszych relacjach. Co jeszcze? Co to za kuszenie tutaj jest? Coś nas tu będzie testować, ja czuję. Coś nas tu będzie kusić. No tak, żeby... No tak, każdy będzie tu sprawdzany, co tak naprawdę chcemy, żeby było dalej. To kuszenie, czyli jakaś osoba się pojawi, jakaś sytuacja się pojawi, gdzie ja czuję, że trzeba być sprawiedliwym. Nie takim sprawiedliwym dla siebie, tylko takim sprawiedliwym, wiecie, w dwie strony, żeby to działało jako sprawiedliwość. I to jest ta lekcja, czy potrafisz działać faktycznie sprawiedliwie, tak żeby ta druga osoba też to samo powiedziała. No oczywiście niektórzy mają wykrzywione postrzeganie tego i sprawiedliwie jest dla nich tylko wtedy, kiedy oni są wygrani, prawda? Więc to też wiadomo, zależy, z kim masz do czynienia. Ale czuję, że to, wiesz, to w ogóle nie chodzi o tą osobę, to chodzi tu o ciebie, prawda? I o to, żeby zauważyć, czego ja się mam nauczyć z tej sytuacji, prawda? Jaką jasność spojrzenia mam tu wynieść z tej sytuacji. I dotyczy to, zobaczcie, connections, czyli wszystkich relacji, związków. Zobaczcie, ile kart nam wyskoczyło. 2, 4, 5. No i znowu piątka. Znowu piątka. Ale wiecie co, ja czuję bardzo pięknie tą energię tutaj w obszarze prywatnym. Bardzo dużo jest tu możliwe. Jest możliwe, żebyśmy uwolnili się od... O, zobaczcie. Na przykład jakichś lęków, które blokują nas przed rozwojem danej relacji, związku, żebyśmy mogli dostrzec prawdę taką, jaką jest, i później oczywiście podjąć dalsze decyzje w oparciu na tej prawdzie, na tych faktach, które się tu pokazują, prawda? Co dalej? O, zobaczcie, po prostu tematów setka. Deception, czyli someone is wearing a mask, zobacz. Ktoś tu nosi maskę
w relacji, jakiejś relacji. I teraz zaczniemy to zauważać. To, co mówiłam na początku, prawda? Pamiętacie? Zaczniemy zauważać prawdę na temat ludzi i ich intencji, ale też pamiętajmy tych swoich intencji, prawdziwych swoich intencji. Ale zobaczcie, jest tutaj też temat bardzo silnego połączenia, dosłownie magnetycznej relacji, która przyciąga ciebie do kogoś albo kogoś do ciebie. I tu w tym czasie właśnie i przechodzimy tutaj, ja czuję, tak. To może weźmy sobie ten obszar teraz, zobaczmy. Tu czuję, kochani, że wiele bliźniąt pozna kogoś w tym czasie i to spokojnie, kochane bliźnięta, jeżeli jesteś w związku, jeżeli jesteś w relacji, to nie musi być ktoś od razu do romantycznych relacji. Ja tu czuję, że po prostu można kogoś poznać, kto będzie miał ogromne znaczenie, żeby pomóc ci zrozumieć pewne rzeczy w tej twojej drodze, zobaczcie, rozjaśnić pewne kwestie, bo mamy słoneczko. Oczywiście dla jakichś relacji, gdzie były pewne kwestie niewyjaśnione, jest to czas wyjaśnienia tych kwestii, to już mówiliśmy wcześniej, prawda? Ale dużo nam się tu pojawia. Okej. Jest tu temat tych wakacji, tego odpoczynku, tego, co mówiłam, czyli wrzuć czasem na luz, przestań się tak popędzać, prawda? Przestań się biczować, pozwól sobie na to, żeby żyć też, a nie tylko działać, bo życie nie polega tylko na ciągłym działaniu i bieganiu, tylko trzeba też potrafić mądrze dysponować swoją energią i czasem pozwolić sobie na odpoczynek. Są tu jakieś kwestie, które są dla ciebie jak taki cierń, bym powiedziała, ale spokojnie, czuję, że sobie poradzisz, jeżeli podejdziesz do tego z dobrym planem i zobaczcie, nowe sposoby, nowe możliwości, tu też mamy nowe kreatywne idee się pojawiają, czyli pomysły też, prawda? Dużo tutaj czuję fajnych rzeczy w tym czasie i tak, możesz poznać kogoś na przykład do fajnej współpracy, do fajnej współpracy, tu też czuję, ale to też chodzi o życie codzienne, więc no, zdecydowanie jakieś bliźnięta tu poznają kogoś romantycznie, ale to te, które są na to gotowe. Są też takie tu osoby, które są w relacji, ale już nie chcą w niej być i będą chciały opuścić tą relację, albo w tym czasie też może przyjść taka świadomość do ciebie, że no nie, ja już po prostu, ja już chcę dalej, prawda? Tu już nic dla mnie było robione, było działane. To jest dla tych osób, które bardzo się starały do tej pory coś zrobić, coś naprawić, ale tak jakby to nie do końca szło i widać, że im więcej robisz, im więcej się starasz jakby naprawić tą relację, tym więcej jest do zrobienia i mam takie poczucie, że ktoś tu już jest mocno zmęczony, zobaczcie, i ma dosyć tej sytuacji i chce zacząć żyć i przestać czekać jakby na ten moment, kiedy w końcu może nastąpić to rozprężenie i ta poprawa. Ktoś tu ma bardzo dosyć już tego ciągłego napięcia. Tutaj to gdzieś czuję. No i tu też się pojawia, więc może to jest napięcie związane z pracą, z osobami z pracy albo gdzieś, no poza tym prywatnym obszarem, prawda? Dobra, idziemy dalej. Prawda ukryta. Ktoś mówi, nie masz pojęcia, jak trudno było mi pozwolić tobie odejść. Może to są twoje myśli też. Ktoś mówi, mam nadzieję, że wybaczysz mi pewnego dnia. I ktoś mówi, że nie jest dostępny w tym momencie, więc tak, tu może chodzić o różne rzeczy. Może być ktoś w związku, ale może być też ktoś niedostępny jakby emocjonalnie, ja czuję. Albo na przykład niedostępny czasowo, bo bardzo jest zaangażowany ten ktoś tutaj w pracę, w rozwój, może w naukę też. No o coś tutaj ten ktoś walczy, coś tu się stara zrobić, zbudować, rozwinąć. Zobaczmy, co dalej dla bliźniąt. Czas intensywny w każdym razie, kochani, bardzo intensywny, dający ogromne możliwości. Czekajcie, jeszcze raz, bo za dużo. Dla bliźniąt na ten czas poproszę. Okej. No właśnie, no właśnie, zobaczcie. O tym mówiłam przedtem. Sprawiedliwość. Bądź bezstronny.
i obiektywny. Broń tego, w co wierzysz. Spróbuj dostrzec wszystkie strony danej sytuacji. Wygrasz, jeśli zachowasz się uczciwie. Czuję, że to jest baza jakby sukcesu w tym czasie, w relacjach, szczególnie w rozmowach. Żeby nie patrzeć na to, co się wydarzyło przez swój ból, tylko dostrzec szerzej tą sytuację. Dobra, idziemy dalej. Co jeszcze? Dla bliźniąt. Bliźnięta. Bliźnięta. Co jeszcze? Aha. O, zobaczcie, to jest niesamowite. Mamy dwie energie. Pierwsze ta nam wypadło. Ok. Potencjał i stand still, czyli jakby nie ruszaj się, prawda? Pozwól sobie na bezczynność. I teraz tu jest potencjał i wulkan, który wybucha, prawda? A tutaj jest bezczynność. Co jest znowu tym, co tutaj powiedziałam. Pozwól sobie czasem na korzystanie ze swojego potencjału, pełnego potencjału, na działanie, na pracę, na tutaj widzę, że ktoś działa, jakby pracuje nad czymś, co się rozwija. Może też masz ogród na przykład i pracujesz nad tym, ale to może być też symboliczne do każdego jednego projektu, gdzie faktycznie doglądasz, pracujesz, doceniasz jakby te efekty, ale też dbasz o to regularnie, prawda? Każdego dnia. I tutaj widać, że czasem jest to dla ciebie no takim wysiłkiem, ale walczysz dalej, działasz, prawda? Podejmujesz kolejne decyzje, dokonujesz kolejnych wyborów, planujesz tutaj, prawda? Ale też podczas tego wszystkiego trzeba sobie pozwolić na ten wypoczynek, na to zatrzymanie się, na przykład na ładowanie akumulatorów, więc dokładnie to, co już wcześniej mówiłam, znowu nam się tu pojawia. Pozwól sobie czasem na odpoczynek, pozwól sobie, żeby ten dzień był mądrze podzielony. Kiedy mam działać, działać, ale kiedy czuję, że muszę odpocząć, siadam, odpoczywam, choćby na 5 minut, prawda? Jest tu nawołanie, pozwól sobie na wyjście do przyrody, do matki natury bardziej, żeby właśnie na chwilkę złapać oddech, żeby móc pomyśleć w ciszy. Bo tak naprawdę wszystko, cała prawda, która jest, może do nas przyjść, te wszystkie odpowiedzi na nasze pytania, ale żeby to się mogło wydarzyć, trzeba pozwolić sobie na ciszę w głowie. Pomyśl, tak jakby człowiek cały czas gadał i gadał i gadał, to choćby kto jakie mądre rady wokół stał i dawał tej osobie, to ta osoba nie usłyszy tego, bo cały czas gada sama, prawda? Więc zagłusza te rady. Jest to samo z tym naszym wnętrzem. Te myśli nasze, to jest taki klepacz właśnie, tak gada i gada. Jak pozwolisz, żeby wyciszyć sobie na chwilę ten umysł, to usłyszysz te rady prosto z twojego serca. I ja tu nie mówię o radach miłosnych, żeby dobrze mnie zrozumieć. O wszelkich radach na temat wszelkich twoich pytań, to wszystkie te odpowiedzi są w tobie, bo to siedzi w naszej podświadomości. Tylko żebyśmy to usłyszeli, trzeba sobie pozwolić na ten stand still, czyli to wyciszenie umysłu na chwilę. Medytacja, pobycie w naturze, przestać myśleć na chwilkę o przeróżnościach. Po prostu być, po prostu sobie pozwolić na takie dryfowanie, choćby 5 minut dziennie. Ja to nazywam medytacją, ty to możesz nazywać odpoczynkiem, wszystko jedno. Ale pozwól sobie na to, żeby faktycznie na chwilkę się wyłączać, żeby móc usłyszeć swoją ciszę wewnętrzną, a następnie by móc usłyszeć te rady, podpowiedzi, dostrzec tą prawdę, bo ona się nam tu chce pojawić, ona się nam chce, zobaczcie, przebić, prawda? To jest światło, czyli przebija się świadomość, przebija się ta klarowność, clarity się pokazuje, ale żeby to mogło być, to musi nastąpić cisza w głowie na chwilę, chociażby na chwilę, pozwól sobie na moment tej ciszy. W ciszy pojawiają się wszystkie odpowiedzi. Jedynie w ciszy i w tym spokoju.
Czas ciekawy, słuchajcie, dużo się dzieje, dużo pięknych rzeczy. Mam takie poczucie dla wielu, jakby to było przewrócenie kartki na następną stronę, dla wielu wręcz zamknięcie wcześniejszej księgi życia, otwieramy następną. I ja czuję, że to się będzie jeszcze działo przez kolejne tygodnie, także warto, żeby iść, płynąć tym nurtem tych zmian teraz i wyciągnąć z tego jak najwięcej dla siebie, prawda? Korzyści, czyli robię, zmieniam, działam, odpuszczam, uwalniam myśli, pozwalam sobie na tą klarowność, wyciszam te myśli na chwilę, poszukuję tych odpowiedzi, przychodzą, dostrzegam, robię coś z tym. Jakby od teorii do praktyki, prawda? Czyli przychodzi do mnie jakaś nowa myśl, idea, pomysł, rozmawiam o tym z innymi, albo działam we własnym zakresie, zależy o co chodzi, ale żeby sobie na to pozwolić po prostu, żeby to dopuścić, co do nas przychodzi nowe, wyjdź ze strefy komfortu, pozwól sobie na to, by zrobić coś inaczej, wyrwać się z tych swoich schematycznych działań na przykład i zobaczyć, co to przyniesie, prawda? No dobra, mini wybierz kartę na koniec, kochani, jak zawsze możesz zapytać o osobę, sytuację, o wydarzenie, trzy możliwości, 1, 2, 3, jedyneczka dla bliźniąt, tu mamy, zobaczcie, tak i to na złoto, tu się coś pięknie udaje, ja tu czuję, że tu jakiś nowy początek, kochani, jedyneczki, coś pięknego, możesz kogoś spotkać, poznać, nawet się zakochać, albo się upewnić w swoim uczuciu, dwójka, tu mamy nie teraz, tu się dużo dzieje i dziać się dużo będzie, daj sobie tu czas, pozwól sobie na ten standstill, czy na to wyciszenie się na chwilkę, żeby pewne rzeczy ci ułożyły, dwójeczko. I trzy, tutaj jest nie, tutaj trzeba się czymś zająć konkretnym, to jest czerwone światło, jakby to nie jest czas na to, o co pytasz, to jest czas na to, żeby układać pewne rzeczy, zająć się pewnymi rzeczami, zaplanować pewne rzeczy, podejść odpowiedzialnie do tego, co masz wokół siebie. I zauważ to, że się pojawia tobie jakaś nowa możliwość. Pozwól sobie na to, żeby to dostrzec, żeby to zauważyć. Tyle, kochani, dzisiaj życzę nam, żeby ten czas dał nam jak najwięcej mądrości, właściwych działań, no i tej klarowności myślenia, bo czuję, że to jest tu ważne. I pamiętajmy, że sprawiedliwie jest wtedy, kiedy obie osoby są zadowolone, czyli traktuj innych tak, jak ty chcesz, żeby cię traktowano. Utulam mocno, kochani, i do usłyszenia w kolejnych czytankach. Pa, pa!